Witajcie. Jeszcze parę dni temu mówiłem o przedłużonych świadczeniach socjalnych dla obywateli Ukrainy z polskiego budżetu i wysłaniu bezpośrednio na Ukrainę 5 miliardów euro. To dziś mamy informację o lustrowaniu Polski w celu szukania postsowieckiej broni przez Amerykanów, którą można by jeszcze wysłać na Ukrainę, czyli system samosterowny, sterowany przez zewnętrznego organizatora, bo jak to wygląda? Wchodzi ci ktoś obcy do domu i przeszukuje meble, szukając, co jeszcze masz wartościowego. Jak czytamy, Amerykanie lustrują Polskę, szukają broni dla Ukrainy. Stany Zjednoczone szukają broni dla Ukrainy, głównie chodzi o postsowiecki sprzęt. W polskich zasobach wciąż znajdują się czołgi T-72 oraz śmigłowce Mi-24. Na celowniku USA znalazły się również ostatnie dostawy z Korei Południowej. To z tego wynika, że zadłużamy się, państwo gospodarcze idzie w dół, by kupić sprzęt, który zaraz ma iść na Ukrainę i zostać zezłomowany. Według ustaleń dziennika Gazety Prawnej Polska posiada w swoich zasobach jeszcze dwa bataliony, czyli około 100 sztuk czołgów T-72, a także 12 postsowieckich śmigłowców szturmowych Mi-24 oraz pociski ziemia-powietrze KUB. Jednak zarówno czołgi, jak i śmigłowcy znajdują się w bardzo złym stanie technicznym. Jak się okazuje, stan techniczny nie musi być przeszkodą dla przekazania broni. Śmigłowce mogą posłużyć na przykład jako źródło części zamiennych. W minionym roku Polska przekazała Ukrainie 12 sztuk Mi-24. Ukraińcy nie wybrzydzają, biorą wszystko, cytował jednego ze swoich informatorów dziennik Gazeta Prawna. Czyli żebranie już o wszystko, nawet dawcy na części są ok. Teraz pytanie, czy te stany są zastępowane jeden do jednego? Oddajemy, ale czy na te miejsce mamy nowe? No chyba nie. Do tego wszystkiego Ukraina wyciąga ręce po ostatnie dostawy z Korei Południowej. Jeszcze w styczniu Stany Zjednoczone zwróciły się do Polski o przekazanie informacji na temat dostaw uzbrojenia z Korei Południowej, realizowanych w latach 2023-2024. Z ogólnodostępnych danych wynika, że Polska otrzymała już 28 ze 180 zakontraktowanych czołgów K2 oraz 66 z 370 armatohaubic K9. Bez zgody Korei Południowej Polska nie może przekazać powyższej broni Ukrainie, a taka zgoda do tej pory się nie pojawiła. Jednak nowe dostawy koreańskie mogą stać się pretekstem do mocniejszych nacisków USA na nasz kraj. Skoro dociera do nas nowa broń, możemy oddać Ukrainie taką, która dłużej znajduje się w naszych krajowych zasobach. Czytamy. Czyli nie dość, że oddaliśmy starą, to jeszcze mamy oddać tą, która miała zastąpić właśnie tą, no to właśnie starą. A przypomnę, że za darmo tego nie otrzymaliśmy. Tu jednak, jak czytaliśmy, potrzebna jest zgoda Korei Południowej. Jednak myślę, biorąc pod uwagę sterowanie pośrednie między systemami, to USA w odpowiedni sposób wpłynie na Koreę i się zgodzi. Jak wiemy, USA poprzez wewnętrzne tarcia już nie chce finansować tak bardzo Ukrainy, to tą rolę chcą przerzucić na Europę, a główne skrzypce ma przyjąć Polska, choć dziwnie to brzmi, patrząc ile mocy swobodnej już przekazaliśmy Ukrainie w relacjach między systemami. Jeżeli uważasz, że to co robię jest przydatne w torze informacyjnym, daj kciuk w górę i zostaw suba. Dzięki i do następnego. Aha, no i komentarz jakiś taktyczny też możesz napisać lub to, co o tym myślisz.